oczywiście, no były jakieś tam mankamenty, bo znowu straciliśmy bramkę, gdzie w momencie, w którym nie powinniśmy stracić tej bramki. Aczkolwiek no, zwycięstwo się jakby nie osądza. Wygraliśmy bardzo ważny mecz, trzecia wygrana z rzędu, co nam się wcześniej nie zdarzyło, więc jest jakieś prowadzenie, jest jakiś progres. W poprzednim meczu WKS-em przegraliśmy 4-1, gdzie wyraźnie byliśmy słabszą drużą, popełniliśmy błędy. Dzisiaj tego nie było widać, graliśmy jak równy z równym, myślę, że jak najbardziej ocena pozytywna. Mieliśmy dużo sytuacji, WKS to tak, nie pozwoliliśmy WKS-owi na jakieś stworzenie, wiedzieliśmy, że oni są dobrze grają piłką, mają dobre umiejętności indywidualne. My dobrze się ustawialiśmy taktycznie, graliśmy dobrą piłkę, więc gratulacje dla zespołu. I sentymentu dzisiaj nie było, tak? Zwycięski gol, czy to nie zgadza się. No jeżeli miałem sytuację, to musiałem skierować. Postarać się strzelić, no udało się fajnie. Cieszę się, ale z szacunku gdzieś tam nie pokazywałem tej radości, bo tam się wychowałem. Bardzo się szykowaliśmy po tych dwóch zwycięstwach. Podobna sytuacja, jak w poprzednim rundzie, gdzie też przystępowaliśmy do meczu PKS-em po dwóch zwycięstwach. Teraz też tak było. Wiedzieliśmy, że my jesteśmy na fali znoszącej. PKS jest troszeczkę gra w kratkę, więc wiedzieliśmy, że ten mecz będzie bardzo ważny dla nas i mamy wielką szansę, żeby go wygrać. Więc nastawialiśmy się bardzo, bardzo, bardzo nam zależało na tym, żeby rozegrać dobry mecz. No i tak było. Najważniejsze jest to, że realizowaliśmy założenia trenera. Do tego dołożyliśmy zaangażowanie, pracę jakąś na boisku, dużo biegania, dużo gdzieś tam walki i to przyniosło efekty w postaci trzech punktów, które przybliżają nas do tej, powiedzmy, upragnionej walki o barażę. Obraliście sporo serducha i też bardzo dużo strzałów w porównaniu do PKS-u. Jaki był pomysł na tą grę od samego początku, wizja trenera na ten mecz? No, najważniejsze było to właśnie, żeby gdzieś tam nie dać przeciwnikowi grać tą piłką, bo nie jest to słaby zespół, tylko jeden z lepszych w tej lidze. I właśnie poprzez to, że nie mieli możliwości rozgrywania tej piłki, my jakieś stosowaliśmy kontry, czy nawet też momentami dobrą grę pozycyjną, atak pozycyjny. I dzięki temu stwarzaliśmy sobie sytuację. Szkoda, że tych bramek więcej nie padło, bo moglibyśmy wtedy zamknąć ten mecz szybciej. No ale mimo wszystko na pewno cieszą te zdobyte trzy punkty. Gdzieś tam był problem, żeby zdobyć te punkty z czołowymi drużynami, a teraz mamy tą serię, gdzieś tam nas niesie. Jesteśmy zmotywowani dalej do pracy, do gry i mam nadzieję, że następne mecze też zakończą się sukcesem.